Cześć. Witaj na kanale Kto Ty Jesteś. Ja nazywam się Marek i dziś, w nieco zmienionej konwencji, opowiem Ci o jednym z objawów uzależnienia od alkoholu, jednym z najbardziej nieprzyjemnych i tych, które no tak stuprocentowo świadczą o tym, że masz problem. O czym porozmawiamy? Alkoholowy zespół abstynencyjny. Zapraszam. Psychologia, uzależnienia, motywacje, czyli jak żyć, żeby nie zwariować. Zapraszam na podcast Kto Ty Jesteś? No to pora na konkrety. Co to jest alkoholowy zespół abstynencyjny? Alkoholowy zespół abstynencyjny jest to zespół objawów. Zespół objawów, które pojawiają się u osób, które przez dłuższy czas spożywają alkohol w dużych ilościach. Jeżeli jesteś w ciągu alkoholowym i nagle go odstawisz, nagle odstawisz alkohol lub drastycznie go ograniczysz, twój organizm doświadczy szeregu nieprzyjemnych objawów. Nie mówię tutaj o kacu, no bo kac jest czymś, co może wystąpić nawet po jednorazowym spożyciu alkoholu. Tutaj mówimy o zespole objawów, które pojawiają się, kiedy przez dłuższy czas twój organizm wystawiony jest na działanie alkoholu. Nasz organizm, nasz mózg mają to do siebie, że w sytuacji kryzysowej, w sytuacji zagrożenia, w sytuacji, kiedy coś zmieniamy, on dostosowuje się. Czyli dajmy na to, że czas, kiedy nie spożywamy alkoholu, jest tym punktem zero. Zaczynamy spożywać alkohol i pijemy go przez długi czas. Na początku nasz organizm oczywiście buntuje się, no bo nie jest to stan naturalny dla niego. Nasz mózg dostaje sygnał, nasz mózg daje nam również sygnały. Słuchaj, coś jest nie tak, tak. Spożywasz jakąś substancję, która no, nie jest naturalna dla mnie. Pojawiają się takie symptomy na początku, które mogą sugerować, że organizm nie chce tego alkoholu. Pojawiają się nudności, wymioty, zawroty głowy. Nasz mózg i nasz organizm zaczynają przyzwyczajać się. Jeżeli ciąg, czyli picie alkoholu bez przerwy, bądź takie bardzo regularne spożywanie alkoholu, kiedy w naszej krwi, w naszym organizmie ten alkohol cały czas występuje, nazywamy to ciągiem. Jeżeli jesteśmy w tym ciągu picia alkoholu przez 5, 6, 7 dni, tydzień, dwa, niektórzy przez miesiące, nasz organizm przystosowuje się do tego. Przystosowuje się do faktu, że w naszej krwi, że w nim cały czas ten alkohol jest. Wracając do podstaw. Trzeba wiedzieć, jak alkohol działa na nasz mózg. Działa na nas hamująco, działa na nas depresyjnie. Depresyjnie nie w sensie takim, że doświadczamy depresji po piciu alkoholu, ale w psychiatrii określenie depresyjnie oznacza właśnie hamująco na ośrodkowy układ nerwowy. My odczuwamy to jako uspokojenie, niektórzy jako euforię. Jest po prostu luz. Nie jest to jednak sytuacja naturalna, ponieważ jest to zależne od substancji, którą wprowadzamy do naszego organizmu. Działa to tak samo w przypadku leków uspokajających, w przypadku leków nasennych. Po prostu doświadczamy działania substancji. Tak samo jest właśnie z alkoholem. Nie jest to stan naturalny, nie jest to wynik działania naszego organizmu, tylko wprowadzamy nasz organizm w taki stan. Pogłębia się i występuje uzależnienie od alkoholu. Tak jak wspominałem w którymś z poprzednich odcinków, uzależnienie nie oznacza tylko, że jesteśmy uzależnieni, że musimy mieć ten alkohol, żeby funkcjonować,
ale oznacza to, że przyjmujemy coraz większe jego dawki, żeby uzyskać ten sam stan, czyli żeby poczuć się dobrze, nie będzie wystarczało nam już jedno piwo, jeden drink, jeden kieliszek wina. Będziemy potrzebowali dużo większych, coraz to większych dawek alkoholu. Wyobraź sobie sytuację, w której przestajesz przejmować się tym, co masz do zrobienia na następny dzień. Brzmi znajomo? Przestajesz zastanawiać się nad tym, że może to być problem. Jest to takie błędne koło, ponieważ alkohol pity doprowadza do tego, że my stajemy się coraz bardziej obojętni. A żeby uzyskać ten stan zobojętnienia, będziemy sięgali po alkohol coraz częściej. Następnie, kiedy zreflektujemy się, bądź dojdzie do sytuacji krytycznej, tak, dojdzie do wypadku, być może ktoś powie nam, słuchaj, dość tego, tak, odetnie nas od źródła alkoholu. Tutaj już są sytuacje, w których jesteśmy, powiedzmy, zależni od kogoś, kto ten alkohol na przykład nam przynosi, bo nie zawsze jesteśmy w stanie sami go sobie zorganizować. Są różne sytuacje w życiu, ale niezależnie od tego, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy w stanie alkoholu sobie zorganizować, możemy pewnego dnia powiedzieć stop, już nie piję. Decyzja ta jest prawdopodobnie najlepszą decyzją twojego życia. Jednak co dalej? Nie zawsze jest tak kolorowo, że przejdziesz kaca i poczujesz się nagle super. Właściwie, kiedy jesteś uzależniony i pijesz tego alkoholu bardzo dużo, na początku doświadczysz raczej bardzo, bardzo niemiłych objawów. Jakie to objawy? Słuchaj dalej. Jeżeli drastycznie odetniesz się od substancji, od alkoholu, możesz spodziewać się objawów, które, objawów z kilku źródeł właściwie, które mogą do ciebie nadejść. Na początku będą to raczej objawy czysto fizyczne. Ból głowy, suchość w ustach, ból brzucha, wymioty, biegunka, drżenie rąk, różne inne drżenia, które mogą wystąpić. Niesamowita potliwość, ponieważ organizm pozbywa się toksyn. Druga grupa to objawy psychiczne. Objawy polegające na rozdrażnieniu, na apatii, bądź też wysokim pobudzeniu. Objawy takie jak ogromna nerwowość, takie jak bezsenność. Wszystkie, które do tej pory wymieniłem, są objawami z grupy raczej objawów lekkich bądź umiarkowanych, jeśli chodzi o natężenie, jeśli chodzi o utrudnianie funkcjonowania, tak? Można radzić sobie z nimi sposobami domowymi, bo wynikają one z różnych braków minerałów, z odwodnienia, wynikają z faktu, że nasza psychika była poddana cały czas działaniu bardzo silnego narkotyku, jakim jest alkohol. Czyli nie ma tej substancji hamującej. Musi powrócić równowaga, tak? Są to objawy, tak jak mówię, takie, które raczej można opanować przez krótszy bądź dłuższy czas sposobami domowymi, nawodnieniem, suplementacją minerałów i witamin, jedzeniem odpowiednich posiłków, takich dostosowanych do naszego samopoczucia oczywiście, tak? Nie każdy na początku po odstawieniu alkoholu będzie w ogóle głodny, więc chodzi tu o uzupełnianie płynów, minerałów i tak dalej, i tak dalej. Problem pojawia się wtedy, kiedy piliśmy tego alkoholu bardzo dużo przez bardzo długi czas i nasz organizm zaczyna poza tymi objawami, które teraz wymieniłem, wpadać w stany zagrażające zdrowiu, a niekiedy również życiu. Takie stany są to na przykład drgawki. Drgawki bardzo często nazywane są padaczką alkoholową, jednak nie jest to padaczka. Są to drgawki, podczas których
naprzemiennie kurczą się i rozluźniają rozmaite grupy mięśni w naszym organizmie. Kiedy pojawiają się, no jest to sygnał, że nie powinniśmy już sytuacji lekceważyć i radzić sobie domowymi sposobami. Oczywiście osoba, która jest z nami w domu, domownik, może nam pomóc w takiej sytuacji. Musi wiedzieć o tym, że odstawiamy alkohol i może nam pomóc, na przykład podkładając pod głowę poduszkę. Jednak nie zadziała farmakologicznie. Do tego potrzebny jest lekarz. Jeżeli występują drgawki, koniecznie dzwonimy po lekarza. Dzwonimy na pogotowie. Mówiłem też o objawach natury psychicznej, czyli rozdrażnienie, pobudzenie bądź apatia, tak? Bezsenność, nerwowość. To nie wszystko. Jeżeli ten alkohol spożywaliśmy w ogromnych ilościach przez długi czas, mogą pojawić się również omamy. Omamy, czyli halucynacje wzrokowe bądź słuchowe. Jeżeli się pojawiają, proszę dzwonić po karetkę. Potrzebna jest natychmiastowa pomoc lekarska. Nie poradzimy sobie z tym sami w domu. Należy podać leki. Co bardzo ważne, i kieruję to głównie do osób, które mają pod opieką osobę, która rezygnuje z picia alkoholu. Jeżeli ta osoba doświadcza drgawek, doświadcza tak zwanego delirium tremens, czyli właśnie drżenia połączonego z omamami, koniecznie zadzwońcie po karetkę. Zróbcie to, bo możecie tej osobie po prostu uratować życie. W sytuacji takich ciężkich objawów naprawdę można umrzeć. I tutaj jest fragment, w którym nie chcę wejść w ton osoby pouczającej, ale raczej osoby, która może pewne fakty przed tobą postawić odkryte. Alkoholizm jest chorobą śmiertelną i postępuje. Jeżeli nie przestaniesz pić, ona w końcu doprowadzi cię do fazy chronicznej, do fazy, która na linii rozpisana jest fazą osiągania tego dna fizycznego, dna psychicznego, gdzie tak naprawdę nie będziesz już jadł. Te objawy abstynencyjne, tak, objawy zespołu abstynencyjnego będą na przemian występować z fazami ciągu alkoholowego. Nie będzie już tego punktu środka. Doprowadzisz się do tej sytuacji z czasem, nie lecząc alkoholizmu, nie lecząc uzależnienia od alkoholu. Proszę cię, zgłoś się po pomoc, wyciągnij rękę, napisz do mnie, czy napisz do jakiejś instytucji zajmującej się poradnictwem. Jeżeli do mnie napiszesz, ja z przyjemnością pomogę ci znaleźć w twojej okolicy taki ośrodek. Nie bądź w tym sam, bo nie jesteś w tym sam, sama, tak? Możesz zgłosić się do swoich bliskich. Jeżeli nie chcesz korzystać z pomocy bliskich, zgłoś się do swojego lekarza rodzinnego. Zadzwoń do ośrodka terapii. Porozmawiaj z psychologiem, z psychoterapeutą. Naprawdę, internet jest pełen linków, pełen namiarów, numerów telefonów do miejsc, gdzie możesz znaleźć pomoc. Korzystaj z niej, bo po prostu zapijesz się z czasem na śmierć. I może to się wydarzyć prędzej, na przykład kiedy dojdzie do wypadku, kiedy wsiądziesz za kółko albo ktoś rozjedzie ciebie, jak będziesz pijany, szedł po więcej, albo w dłuższej perspektywie może dojść do marskości wątroby, może dojść do zupełnie innych powikłań, może dojść do psychozy alkoholowej. Możesz naprawdę tego uniknąć, zatrzymując picie. Tylko kiedy je zatrzymujesz, bądź świadom tego, co nastąpi. Po to jest ten odcinek. Bądź świadom, że kac to nie wszystko. Jeżeli jesteś mocno uzależniony od alkoholu, wystąpi zespół abstynencyjny. Ale można ci ulżyć w nim. Możesz dostać leki uspokajające. Możesz trafić na detoks do szpitala, gdzie usuną się z ciebie, gdzie usuną właściwie lekarze, usuną z ciebie alkohol i metabolity tego alkoholu, o których rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. Link do niego zamieszczę w rogu. Możesz przejść przez to bezpiecznie. Tylko skorzystaj z pomocy. Nie rób tego na własną rękę, jeżeli obawiasz się, że może dojść do ciężkich objawów. Daj sobie pomóc.
Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której chcę Ci powiedzieć. To, że Twój organizm teraz, kiedy pijesz bądź niedawno piłeś, jest w stanie innym niż pamiętasz go sprzed picia, nie oznacza, że są to zmiany nieodwracalne. Owszem, kiedy pijesz alkohol, zabijasz masę szarych komórek oraz połączeń nerwowych w swoim mózgu i robisz sobie po prostu krzywdę. Jednak pamiętaj o tym, że są to zmiany odwracalne. Najnowsze badania dowodzą, że już kilka miesięcy po odstawieniu alkoholu bądź narkotyków w naszym mózgu powraca równowaga. Zaczyna właściwie powracać równowaga. Jeżeli nie sięgniesz znowu po alkohol, tylko będziesz korzystać z terapii, wrócisz do normalnego życia, do normalnego trybu odżywiania, jesteś w stanie odwrócić zmiany w mózgu, zmiany w Twoim organizmie, które niestety zaszły podczas jego długiego spożywania. Daj sobie pomóc, pozwól sobie na to. Oglądaj moje filmy, oglądaj filmy inne, które znajdują się na YouTubie i czytaj. Czytaj wielką księgę anonimowych alkoholików, czytaj poradniki, czytaj poradnik 24 godziny. Jest masa takich książeczek, które możesz kupić w internecie. Czytaj książki choćby Wiktora Osiatyńskiego. Zwracaj uwagę na to, co jest wokół Ciebie i słuchaj ludzi, którzy już przez to przeszli. Ja zapraszam Cię na kolejne odcinki mojego podcastu. Zapraszam Cię również na nową serię, która już niedługo zawita na mój kanał, na której będę przedstawiał osobom uzależnionym, przynajmniej na razie, lektury, książki, które można znaleźć w internecie, bądź audiobooki, które można znaleźć w internecie, często w darmowej formie, które mogą pomóc Ci w radzeniu sobie z Twoją chorobą. Tymczasem nie łam się, pamiętaj, że jest pomoc, tylko proszę, korzystaj z niej. Dzięki. Marek z kanału Kto Ty Jesteś? Psychologia, uzależnienia, motywacje, czyli jak żyć, żeby nie zwariować. Zapraszam na podcast Kto Ty Jesteś?